O Andym Warholu napisano i powiedziano już tyle, że doprawdy trudno chyba coś dodać. A jednak ciągle wychodzą o nim kolejne książki i filmy, bo jak się okazuje, jest Warhol niewyczerpalnym źródłem inspiracji i fascynacji. Gdyby żył współcześnie, można przypuszczać, że miałby rekordową liczbę followersów na Instagramie i TikToku. A może to zgoła nietrafne przypuszczenie, może nic by go bardziej nie odstręczało niż przefiltrowane internetowe osobowości bez właściwości. Warhol urodził się w amerykańskim Pittsburghu w roku 1928 w rodzinie łemkowskich imigrantów z Austro-Węgier. Dzisiaj rodzinna miejscowość państwa Warhola, bo tak się nazywali, leży na Słowacji. W wieku kilku lat zdiagnozowano u Andy'ego pląsawicę, chorobę powodującą m.in. niekontrolowaną nadpobudliwość ruchową, co spowodowało, że Warhol coraz więcej czasu spędzał nie w szkole, ale w domu. A jak się siedzi długo w domu, to się nudzi i trzeba coś na to zaradzić. W przypadku Andy'ego było to rysowanie i zbieranie zdjęć ówczesnych gwiazd popkultury, co go doprowadziło do marzenia o zostaniu nauczycielem plastyki. Zamiast planowanej edukacji artystycznej, Andy Warhol wylądował niedaleko, bo zaczął studiować sztukę komercyjną, a podczas tych studiów projektować jeden z uniwersyteckich magazynów. Był to, można powiedzieć, początek jego artystycznej drogi, której kolejny odcinek zaczął się wraz z początkiem lat 50., kiedy Warhol, jak niemal każdy amerykański artysta, zaczął od przeprowadzki do Nowego Jorku, z którym się już zrośnie na zawsze, zostając w przyszłości jedną z jego największych ikon. W Nowym Jorku Warhol robił to, w czym się wykształcił. Zajmował się komercyjnym projektowaniem magazynów i prasowych reklam, a nawet butów. Oraz oczywiście życiem gejowskim, bo ono było dla niego zawsze tak samo ważne jak sztuka. I szedł jak burza. Już w latach 60. stworzył prace, które przejdą szybko do historii sztuki, jak choćby puszkę zupy Campbell. Wtedy także, w połowie lat 60., tworzy swoje nowe studio przy 47. ulicy, które nazwie The Factory, czyli fabryka. To miejsce stanie się szybko jedną z najgorętszych miejscówek Nowego Jorku, będąc centrum sztuki i rozrywki nowojorskiej bohemy. Będą tam przybywali tłumnie wszyscy. Celebryci, artyści wizualni, pisarze, dziennikarze, muzycy, reżyserzy. Andy Warhol zainteresuje się też wówczas kolejnym medium, filmem. To cudowne dionizyjskie życie zakłóciła w 1968 roku Valerie Solanas, radykalna feministka, która rok wcześniej opublikowała swój głośny Scum Manifesto, w którym obwiniała mężczyzn o wszystkie nieszczęścia świata i postulowała naprawienie go wyłącznie przez kobiety. Andy Warhol i Mario Amaya, jego przyjaciel, krytyk i kurator sztuki, padli bezpośrednio ofiarami wizji nowego świata Solanas. Mówiąc krótko, feministka próbowała ich zastrzelić. Amaya wyszedł z tego lekko, tylko draśnięty, a Warhol poważnie ranny. Ów zamach miał duży wpływ na jego życie, z przymusowym noszeniem gorsetów włącznie, i na jego sztukę. Solanas wylądowała najpierw w więzieniu, a potem w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. W lata 70. Warhol wchodzi już nie jako artysta skandalista, ale uznany artysta, który tworzy na zamówienie bardzo bogatych ludzi i spędza z nimi dużo czasu. Czasu w wygodzie, dostatku i uwielbieniu. O jego finansowym statusie świadczy choćby to, że jest jednym z fundatorów New York Academy of Art. Ale, jak wiadomo, każda moneta ma dwie strony. W przypadku Warhola były nią pojawiające się coraz częściej w latach 80. oskarżenia o totalne oddanie się komercji, co w przypadku tego akurat artysty wydaje się zarzutem dość osobliwym. Warhol bowiem komercję kochał, zajmował się nią od zawsze i czerpał z niej garściami i symbolicznie, i bardzo namacalnie. Macane były głównie zielone banknoty. Te zarzuty niewiele więc mówiły o nim, wiele zaś mówiły o zmieniających się czasach i podejściu do amerykańskiej sztuki, która weszła w latach 80. w fazę zachwytu neoekspresjonizmem i takimi artystami jak choćby Jean-Michel Basquiat, z którym, nawiasem mówiąc, Warhol się od razu zakolegował, bo trzymał nieustannie rękę na pulsie i wiedział, jakie nazwiska i kiedy są najgorętsze. Andy Warhol był gejem, to już wiemy,
jeszcze na początku lat 80. mówił w jednym z wywiadów, że jest dziewicą, czemu stanowczo zaprzeczały fakty, zarówno w postaci opowieści jego kochanków, jak i leczonych w latach 60. chorób wenerycznych. Gejowskie życie towarzyskie i seksualne prowadził Warhol z rozmachem, jakiego zazdrościło mu wielu. Wielu też patrzyło na niego z tego właśnie powodu niechętnym okiem. A na początku kariery Warhola jego prace były odrzucane przez rozmaitych kuratorów i galerzystów właśnie dlatego, że były ich zdaniem zbyt gejowskie. Niechętnie wówczas patrzyli na niego nawet inni artyści, którzy byli gejami, a siedzieli w szafie, jak choćby inna ikona popartu Robert Rauschenberg, który swoją homoseksualność maskował małżeństwem. No ale lata 50. to były jednak inne czasy niż lata 70. już po Stonewall. Homoseksualność Andy'ego Warhola miała bez wątpienia wielki wpływ na jego sztukę. Widać to we wszystkich formach sztuki, jakie uprawiał. Od rysunków do filmów, czerpiących z gejowskiej subkultury i wzbudzających w związku z tym kolejne kontrowersje. Do dzisiaj wielu zalicza jego film Blowjob z 1954 roku do kategorii gejowskiego porno, a nie do sztuki. Andy Warhol był dzieckiem swoich czasów, a dzisiaj jest ich ikoną. Miał wielki talent do wyczuwania tego, co jest modne, ciekawe i kto jest najbardziej interesujący. Reagował błyskawicznie, co przynosiło niezwykłe efekty. Nie stworzył żadnego nurtu, nie zaproponował nic absolutnie nowatorskiego, a jednak to jego sztuka przemawiała i przemawia dzisiaj do mas w sposób, trzeba powiedzieć, dość spektakularny i funkcjonuje znakomicie także we współczesnej popkulturze. Jego dzieła osiągają niebotyczne ceny i mają je w swoich kolekcjach najpotężniejsze instytucje sztuki. A z drugiej strony Warhol funkcjonuje na t-shirtach i niezliczonej ilości gadżetów, o mediach społecznościowych już nawet nie wspominając. Andy Warhol zmarł nagle na początku 1987 roku, niedługo po operacji woreczka żółciowego. Procedury zdawałoby się bardzo bezpiecznej. Miał zaledwie 58 lat. Został pochowany obok rodziców na cmentarzu w rodzinnym Pittsburghu. Został pochowany, ale doprawdy mało o kim można powiedzieć, że jest nieśmiertelny. O nim na pewno.